Dwa lata minęło jak z bicia strzelił, tak mówią. Faktycznie jest to połowa kadencji. Dla mnie jest to kontynuacja, bo od 12 już lat pełniłem funkcję wicestarosty, teraz pełnię funkcję starosty i wiele, wiele rzeczy też robimy, które wcześniej żeśmy zaplanowali. No praktycznie, jeśli radni mieliby mieć pretensje, to sami do siebie, bo zarząd tylko wykonuje wolę rady i te plany przedkłada radzie i rada, jeśli je zaakceptuje, no to musi wziąć też na siebie ciężar porażki lub sukcesu. No, do tej pory myślę, że były to sukcesy. Nasze komisje dość aktywnie pracują i zawsze każdy projekt, który przedłoży starosta bądź grupa radnych, jest analizowany przez poszczególne komisje. No jeśli uzyskuję tak zwane błogosławieństwo, mogę robić, no to wtedy mówię, że to jest tylko już techniczne wykonanie, a tak naprawdę to o tym decydują radni, rada. Nie ma u nas sporów, nie ma kłótni. Nasze sesje mówią, że są nudne i trwają dość krótko. Ratujemy sytuację z panem przewodniczącym i najczęściej to pan przewodniczący i ja, no, dyskutujemy o różnych sprawach, informujemy radnych, a oni uważają, że te informacje są pełne i za dużo nas tam nie... Opozycja, nie ma u nas opozycji, no tak się umawiamy, że część radnych mówi, no to jest ta opozycja, ale tak naprawdę to są nasi koledzy, przyjaciele, z nimi współpracujemy już dość długo i też zgłaszają swoje koncepcje, pomysły. My staramy się też uwzględniać w naszych planach, no ale od czasu do czasu szczypną starostę i coś tam wytkną, że nie tak zrobione, no, ale to jak się dużo robi, to też popełnia się jakieś małe błędy. Te dwa lata to są dość duże inwestycje. Najwięcej zawsze wydajemy środków na poprawę naszych dróg i podobnie będzie w przyszłym roku, to jest około 27 milionów. Ale z tych inwestycji takich większych to jest przeniesiemy się do nowej siedziby, to jest poprawa warunków pracy dla naszych pracowników i obsługi klientów. Mają dzisiaj już wszystkie instytucje w jednym miejscu, blisko też pana burmistrza, blisko gminy, więc myślę, że takie city administracyjne powstało małe i jest to na pewno bardziej wygodne. Nasz budynek przekazaliśmy pod centrum mandatowe, więc powstaną nowe miejsca pracy. To też jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Dużo inwestycji w oświacie. Oświata to jest nasze oczko takie, na oświatę chcemy wydawać dużo pieniędzy, coraz więcej, między innymi rozbudowa naszego centrum, szkoła mechanik, ja mówię, używam tego nazewnictwa starego, mechanik pana dyrektora Mamali, to jest kwota 3,5 miliona złotych i kontynuujemy tam inwestycje, tą rozbudowę. No rolnik, też rozbudowa i kończymy już na przykład muzeum, jeśli o obszarze kultury, to nasze muzeum już pięknie wygląda, ostatnia inwestycja wewnątrz, to jest nasz dziedziniec. Mam nadzieję, że już latem koncerty będą się dalej tam odbywać, będą mogli nasi mieszkańcy wypoczywać w tym pięknym miejscu i słuchać muzyki. Poza inwestycjami drogowymi, nasze spółki, przebudowaliśmy też nasz zarząd dróg powiatowych. Dzisiaj on jest podzielony, Wydział Drogownictwa i Zakład Utrzymania Dróg, którym kieruje pan dyrektor Dziubandowski. Poprawiło to tą sprawność i tutaj myślę, że też oczekujemy od pana dyrektora takiej aktywności. Mamy zamiar w przyszłym roku zakupić dość dużo sprzętu dla tej firmy, także będziemy na pewno bardziej dyspozycyjni. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, no, szpitale. Bardzo dużo środków na modernizację naszych placówek, szczególnie po inwestycji szpitala w Nysie w ramach rewitalizacji. Te dwa lata to są duże nakłady, około 4 miliony złotych na szpital w Głuchołazach. No i tam jeszcze tężnia w przyszłym roku, jeszcze wymiana kotłowni. Myślę, że to będzie kontynuacja i ten szpital naprawdę będzie taką naszą też perełką. Tak jak błyszczy pięknie szpital ZOS w Nysie, myślę, że będzie wyglądać niedługo też szpital w Głuchołazach. No i inne obszary, myślę, że to były dobre dwa lata. To było takie nowe przetarcie, nowego zarządu, ale teraz już z górki rozpędzamy się i liczymy też na dobrą współpracę z burmistrzami, z gminami, bo to jest dla nas bardzo ważne, no i z Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem. Mam we wtorek spotkanie, będziemy rozmawiać o naszych planach. Dużą pomoc też uzyskujemy od Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskiwaliśmy przez te dwa lata.